Jędrzejów. Tu mieszka Gipley. Pewnego dnia razem z Lumi znajduje laser, który zamienia wszystko w cenne rudy. Nasi bohaterowie postanawiają to wykorzystać i wykopać mnóstwo cennych diamentów, emeraldów oraz złota. Zobacz ich przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 6000 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i serdecznie zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję. Yo, siemano, z tej strony Gipley i postanowiłem zrobić, słuchajcie, dzisiaj Gipleyce niespodziankę i przyniosłem jej parę smakołyków do pracy, żeby jej się lepiej po prostu tutaj pracowało, żeby ogólnie po prostu miała dużo siły, dużo energii i zapału do roboty. Także tutaj pani recepcjonistce zostawiam, także mam tutaj dla mojej Gipleyki, proszę jej to zanieść, jak będzie miała chwilę, dwa talerzyki ciasteczek i pyszne hot dogi, proszę tylko jej nie podjadać, panie recepcjonistko, a ja już uciekam, bo mam dzisiaj dużo rzeczy na głowie, słuchajcie. Mamy tutaj naprawdę dzisiaj zaplanowany dzień po praktycznie... Ej, co jest grane ale w ogóle? Super, ale się normalnie dzisiaj będzie tak działo. To tak dużo diaksów i ja nie mogę, ale jestem szczęśliwa, tylko jak tą mapę by tutaj wyczytać tak Ej, Lumi, dokładnie? Siemanko, co jest grane w ogóle? Skąd ty wylazłaś, słuchaj, w kanalizacji byłaś? Jaka brudna jesteś, słuchaj. Ej, na twarzy się umazałaś błotem. No czy nie wiem nawet, co to jest. Tak, to jest błoto, czy coś gorszego, Lumi, ogólnie? Wiesz co, lepiej nie pytaj, bo to raczej jest coś gorszego. Ale w ogóle, słuchaj, odkryłam taką specjalną mapę, która w ogóle prowadzi do opuszczonego laboratorium, którym jest laser. I normalnie ten laser zmienia bloki w różne rudy. Serio? Na przykład możesz sobie zmienić diamenty, emeraldy, złoto. W ogóle ta mapa wskazuje tam, pod dom burmistrza wstępnie. No słuchaj. Właśnie, ja nie umiem tak za bardzo czytać i ale chyba źle ją położyłam. Lumi, ale ty ogólnie powinnaś się iść wykąpać, serio, bo jesteś cała umazana, całą masz twarz umazaną, no, całe ręce. Tak nie mów, bo mi jest przykro. Poświęciłaś teraz się, ale wiesz no co, tak. to ogólnie poświęciłaś się tutaj, widzę, dla dobra ogólnie tej mapy i tej sprawy i tego laserku. Dokładnie. Tylko słuchaj, ja mogę ci w ogóle pomóc, byśmy zdobyli ten laser, to może być niebezpieczne. Bezpieczna misja, więc ja ci pomogę, wiesz co, zdobędę jakieś zbrojki i tak dalej, ale ty proszę, idź się na razie umyj, wykąp się, przyjdź czysta, umówimy się pod... się umyć, jak już tak mówisz, że ze mnie śmierdzi, a idź ty. No dobra, to wiesz co, to w takim razie spotkamy się przy domu burmistrza. Dobra, pod domem burmistrza gdzieś za pół godzinki, ja idę tutaj ogarnąć, dobra, wcale Lumi, śmierdzę, na, nawet na mapkę, śmierdzę. Słuchajcie, zostawiła Lumi, poświęciła się, naprawdę, tutaj szacunek dla niej, że słuchajcie, ogarnęła w ogóle mapę do laboratorium, trochę ją to kosztowało poświęcenia, dlatego pomożemy jej, słuchajcie. Idziemy teraz do sklepu, ale w sumie nie wziąłem, słuchajcie, pieniążków. Mam nadzieję, że jakoś się dogadamy. Kupimy ogólnie jakieś zbrojki, mieczyki. Tu w ogóle teraz, słuchajcie, jest sklepik, gdzie można enchantować właśnie te zbrojki i mieczyki, a tutaj można je kupować. I tutaj naprawdę mają mega zaopatrzony sklep. Wybierzemy coś ciekawego właśnie. Witam, na opuszczone... witam w naszym nowo Dzień dobry. Sklepie. Od wyboru do koloru, jakie mieczyki pan by chciał, albo zbrojki. Na pewno zbrojki tutaj. Wezmę Dobrze. Tą diamentową dla Lumi. Okej. Okay. A sobie wezmę jakąś specjalnie na opuszczone laboratorium. Coś macie? To w sobie fajnie wygląda. Ta zbrojka no, się tak mieni, świeci panu, się. No, powiem panu, że to jest... Ogólnie mieliśmy tutaj taką jeszcze zbrojkę, ale akurat ktoś kupił. Ale i tak u nas bardzo dużo jeszcze to tych ja zbrojek tą, zostało. To ja tą biorę normalnie. Ona się tak mieni. Ona naprawdę, naprawdę fajnie wygląda. I myślę, że się sprawdzi na opuszczone laboratorium idealnie. Także to jest jakaś świecąca zbroja, o, co nie? Jak pięknie... Pięknie pan wygląda, tak, ona się jeszcze mieni, a w promieniu słońca to już w ogóle to się mieni jak bajka. Dobra, proszę dobra, pana. Proszę pani, jeszcze dwa mieczyki, tak? Wow, może ten młot jeszcze bym wziął, okej, okay, młot, jaki fajny w ogóle, ale duży w ogóle, taki nie spodziewałem się, że taki ogromny, 12 atak damage'u, jaki mocny. Dobra, i coś dla Lumi, ona jest trochę taka mniejszych rozmiarów, także nic ciężkiego, jakiś mniejszy mieczyk, może ten wezmę, no okej, okay. O, taki mały to słuchajcie nie jest, większy niż ja w sumie. Ale to wszystko będzie, proszę pani. Dobrze. Także
Ja ogólnie przelew zrobię, to mi pani fakturkę wystawi. Dobrze, ale wie pan co, ja panu coś powiem jeszcze. Bo tutaj może sobie pan zenchantować w ogóle ten miecz tutaj niedaleko obok. Słyszałem. To niech pan leci, dobra, do widzenia. Dobra, to mi pani wystawi fakturę i wyślę przelew, dobra. Także dziękuję, do widzenia. Okej, okay, słuchajcie, widzenia. Idziemy to jeszcze zenchantować. Także mamy tutaj w ogóle, ciekawe na którym levelu będzie tutaj można robić enchanty. Jaci lapis jest, słuchajcie, buteleczki z expem. Wbijamy tutaj mega dobry poziom i słuchajcie, zenchantujemy na pewno mieczyki, ponieważ mieczyki dobre to jest podstawa. Okej, okay, także może Lumi najpierw zenchantujemy. Ty, tu jest nawet na 30 poziomie. My nie mamy tyle czasu, słuchajcie, żeby tyle tych buteleczek z expem rozbijać. Także może wbijemy, nie wiem, tak 20 poziom, coś na 20 poziom na mieczyku dla Lumi zrobimy. Okej, okay, także zobaczymy, czy coś tutaj będzie. Okej, okay, 13. To weźmiemy, zobaczymy, słuchajcie, co jest na 13. Fire Aspect 1, no także spoko, szkoda, że nie ma Sharpnessa. I jeszcze słuchajcie, ulepszymy sobie ten mega już kozacki w ogóle młot. To w ogóle będzie już mega on, słuchajcie, wykokszony. Nikt nie będzie miał z nami szans. I jak w tym laboratorium opuszczony będzie nas czekało jakieś niebezpieczeństwo, to myślę, że sobie bez problemu poradzimy. Zobaczcie w ogóle, ty, to jest zbrojka chyba expa. W ogóle mega dobrze pasuje do tych buteleczek z expa. Także słuchajcie, mamy już 22 poziom. Enchantujemy sobie to i lecimy do Lumi. Mam nadzieję, że już się wykąpała i będziemy mogli ruszać, słuchajcie, także co tutaj mamy? No nie, no najgorsza rzecz chyba, one of Archopods, dobra, nieważne, słuchajcie, lecimy teraz szybciutko pod dom burmistrza, zobaczymy, czy Lumi już na nas czeka i idziemy zdobyć ten kozacki laser, podobno dzięki niemu można zamieniać bloki w rudy, także jestem ciekaw, czy on będzie działał, może zostaniemy dzięki niemu bogaci, ale to się jeszcze okaże. O, siemanko, Lumi. Mam dla ciebie coś. Słuchaj. Jezu, jaki ty masz miecz. W ogóle widzę, że już ładnie Dzięki. Tutaj się wykąpałaś. Słuchaj, no, jesteśmy jest zwarci gotowi. Mam tutaj jeszcze dla ciebie zbrojkę diamentową, ponieważ ta misja niekoniecznie będzie łatwa, dlatego musimy Dobra, być przygotowani ja na każdą ewentualność. Teraz. Dobra, także teraz słuchaj, mapa wskazuje, żebyśmy tutaj tym wąwozem przejechali i tam za tym wąwozem podobno jest... A dobra, to ty trzymaj mapę. Dobra. W ogóle zenchantowałem też sobie ten, słuchaj, młot. Patrz, jaki ogromny, ale niestety... Ten enchant nie jest jakiś mega dobry. Także dawaj, wsiadaj i jedziemy wąwozem po prostu. Tam będzie most. Dawaj, dobra, Lumi. Dobra, no jedziemy. Jesteś gotowa? Myślisz, słuchaj, że z tym laserem to nie jest żadna ściema i tak dalej? Nie, no ja myślę, że to jest prawda. Skąd się to dowiedziałaś w ogóle? Bo tą mapę rozumiem, że zdobyłaś do tego laboratorium, ale skąd wiesz, że w tym laboratorium ten laser będzie? No, o tym czytałam i stwierdziłam, no, że... O, ty... Chwila. Zakaz wstępu. Niebezpieczne, Lumi. Tak więc tutaj chyba jest to niebezpieczne, opuszczone laboratorium. Myślisz, że się damy radę tutaj dostać? Ty, tu jest przejście na kot, Lumi. Jak a my teraz się dostaniemy? Może, nie wiem, jakoś tak od boku byśmy może ty, przeszli tym serio? Lasem? Serio? Tak zabezpieczyli ogólnie to laboratorium, że sobie można ale przejść bokiem? Ale co? No słuchaj, w ogóle to nie ma sensu kompletnie. Ale lepiej dla nas, słuchaj. Ale to dobrze, czekaj. To dobrze z jednej Zobaczymy, strony. Czy coś tutaj jest w ogóle. Widzę tutaj pełno sprzętu, jakieś komputery, jakieś telefony, ale nikogo nie widzę. Możliwe, że słuchaj, rzeczywiście to jest opuszczone. Ej, tam ktoś jest. Ktoś tam jest, słuchaj. Jakiś zombiak straszny. Musimy być gotowi, Lumi. No ja biorę miecz ten, co Dawaj. Tu niekoniecznie będzie bezpieczny. Także 3, 2, 1, otwieramy. Jeden. O nie, patrz, jakie czerwone oczy ma. A, zapomniałem dodać, że masz właśnie enchant, fire aspect, także nie dziabnij mnie. Ja. Dzięki, fajnie. Razem Może sobie poradzimy. Patrz, tutaj jest następny. Czyli to normalnie opanowali w ogóle te zombiaki. Dawaj, Lumi, pomóż mi. O. Ja mam... Mimo wszystko też mega kozacki ten młot, słuchaj, on ma normalnie 12 atak damage'u, także jest mega wykokszony. Tu na razie nic nie ma. Ty, patrz, jeszcze no, jakieś nikogo tutaj nie ma. Mechanizmy więcej. Tu jakieś działają. Choć to wyłączymy lepiej, bo nie wiadomo, lepiej, słuchaj. Lepiej tak, bo jak to jest, wiesz, to takie opuszczone laboratorium, to lepiej, żeby... Alarm! Lumi, uciekaj, alarm! Zwiewaj! Żartowałem, to ja odpaliłem. Ty, no nie możesz tak robić, że mnie, wiesz, jak się przestraszyłam strasznie. Dobra, spokojnie, słuchaj, to nic takiego, to tylko alarm, tu jest następny zombiak. O, tak, od razu się jaśniej zrobiło. O, wiesz co, ty, tutaj możemy powłączać światełka. Lampy, bo tu jest strasznie ciemno. Możemy, słuchaj, powłączać te lampy i po prostu się tutaj rozejrzeć. Tutaj nic nie widzę, okej. Okay. Znowu alarm się włączył. To dobrze. To dobra, tutaj na razie nie ma, na razie pełno sprzętu. Gdzie ten laser może być, Lumi? Ja nie mogę. Nie, bo wiesz co, były jeszcze jedne drzwi. Tutaj, myślisz? O. Ej, chwila. Ej, tutaj są jakieś zadania. Zadanie 1, 2, 3, 4. Ej, chwila.
Uwaga, laser można użyć tylko 10 razy. Ej, tutaj jest ten laser chyba. On jest zabezpieczony na kod. Ty, a może musieli... to trzeba te zadania rozwiązać? Czekaj, zapalmy tutaj światło, bo jest dosyć ciemno. Także w sumie tutaj są 4 zadania, które musimy rozwiązać, żeby dostać ten laser. Ty, czekaj, co, czytam pierwsze zadanie, uwaga. Czy można przepalić rudę diamentu, tak lub nie? Ty, rudy diamentu? Nigdy nie przepalałem rudy diamentu, ale tu w sumie jest ruda diamentu, Lumi. Wiesz co, no może spróbujemy dawaj. Ją przepalić. Ej, widzowie, jak myślicie, da się przepalić rudę diamentu? Próbowaliście kiedyś, czy nie? Bo ja szczerze się przyznam, że nigdy tego nie robiłem i nie mam pojęcia. Ale patrzcie, ty, przetapia się. O. Ty, zamieniła się na diament. Da się przetopić rudę diamentu, Lumi. Wiedziałaś o tym? Dupę. Ja nie wiedziałem. No ja też ogólnie nie wiedziałam, no ale to wychodzi jednak, że tak. Dobra, tak, to jest 9, słuchaj, Lumi. Czyli pierwsza Dobra, odpowiedź. To ja pamiętam. To jest 9, czyli mamy zrobione pierwsze zadanie, czas na drugie zadanie i tutaj jest pełno rud żelaza. Nie wiem, czy będziemy też coś przepalać. Z ilu żelaza zatworzy się żelazną klapę? Wydaje mi się, że 4. Nie jestem pewny w 100%, także moglibyśmy na szybko przepalić, słuchaj, to żelazo i się przekonać, czy po prostu z 4. Ty wiesz, Lumi, z ilu, widzowie, jeśli wiecie, to no napiszcie nam w komentarzu, z ilu rud żelaza tworzy się klapę żelazną. Ty wiesz, Lumi, zdajesz sobie no sprawę tak z tego? No średnio, nie, chyba sobie jednak nie zdaję z tego sprawy. Aha, tak no to jak nie wydaje. Zdajesz sobie z tego sprawy, to możemy poczekać albo zaryzykować, słuchaj. Albo przechodzimy do trzeciego zadania i po prostu jak to się przepali, to się upewnimy, czy odpowiedź na drugie to jest na pewno 4. Okej. Okay. Na ile minut jest podstawowa mikstura szybkości? Wiecie, widzowie, podstawowa mikstura szybkości? Wydaje mi się, że 3 albo 4 minuty, ale też nie jestem pewien, Lumi, ty wiesz? No 3, ja czy bym 4? Bardziej na 3 myślałam. Aha, dobra, czyli czekaj, czyli odpowiedź, o dobra, mamy tutaj już 4 żelaza, także sprawdzimy, czy na pewno z 4. Dobra, mam żelazną klapę, czyli tak, pierwsza odpowiedź, pierwsze zadanie 9. To jest 9, później drugie to jest 4, a tutaj trzecie to jest, ty mówiłaś, że 3, czyli 9, 4, tak, 3. Ja myślę, że 3. Zostało ostatnie zadanko, widzowie, także pomagajcie nam, uwaga. Na jakiej wysokości najlepiej kopać diamenty? 50? Raczej nie, raczej wysoko się nie powinno kopać diamentów. My teraz jesteśmy pewnie na 50-60 wysokości. 2 albo 11, jakbym ja bym obstawiał, Lumi. W sumie może na najniższym, czyli słuchaj, na 2, co myślisz? No dobra, no może tak. Słuchaj, to wtedy by ogólnie ostatnia odpowiedź to była 9, nie jestem pewny, sprawdzimy to, słuchajcie, czyli tak. Dobra. 9, 4, 3 i co ja mówiłem na ostatnie, 9. Że 9? Nie działa, Lumi, nie działa 9 ogólnie, a czekaj, a sprawdzimy, czy na ogólnie poziomie może 11 to jest 6, okej, okay, czyli Dobra. Teraz wpisujemy 9, 4, 3 i 6. Czekaj, źle wpisałem. 9, 4, 3, 6. Ej, działa! Działa, Lumi! Mam ten laser! Tylko tu jest napisane, że można go użyć tylko 10 razy. I tu w prawym dolnym rogu ja widzę, że on już 15 razy został zużyty. I słuchaj, zostało 10 tylko strzałów. Czyli ogólnie nie będzie tak łatwo. Ty masz kilo w razie co, jak my coś zamienimy na rudy? Mam, jasne, że mam. Jestem przygotowana. Dobra, przygotowywałam to testujemy? Się bardzo długo. No, słuchaj, dawaj. Już się nie mogę doczekać. Dawaj, ja może też. Strzelę na przykład w to drzewo, które jest tutaj przed nami i zobaczymy, czy się zamieni w rudy. Także uwaga. 3, 2, 1, start, boom. I co, Lumi? Ej, to nie działa. Nic się tu nie stało, Lumi. Ja nie mogę, no nic czekaj, się nie czekaj, zmieniło. Może zaraz Ej, co? W ogóle tutaj normalnie obok się zespełniło, tu nie strzeliłem kopiemy, w ogóle. Ja nie mogę. Kopiemy normalnie. Ej, ja nie mogę, ja nie mam kilofa, Lumi, ty masz jakąś rudę czekaj, w ogóle? Czekaj, trzymaj, proszę. Ty, ja dzięki wielkie. Słuchaj, ja nie mogę, nie tyle mogę, normalnie nie mogę. Rzeczy. Ty w sumie też chcesz sobie spróbować, ty możesz sobie swoją. Ej, mamy tylko 9 użyć, Lumi, możesz raz no użyć ten laser, także strzel może tutaj gdzieś obok, dajmy na to tutaj, będziesz miała swoją po prostu taką, gdzie? Wiesz co... tutaj, na to drzewo, co stoję pod no, nim. No dawaj, spróbuj, tylko odejdź trochę, no i dawaj, no i co? Ja nie mogę, ja zamieniła się. Słuchaj, trzymaj, ja to ja będę kopać teraz swoje. Ty, każdy ma normalnie tutaj, słuchajcie, swoją rudę. Ale mega. Ja nie mogę, ile tutaj tego jest, widzicie, diaksy, złoto. Wszystkiego, ja ty, nie wiesz, mogę. Co jest najgorsze, Lumi? Już te sukienki, Lumi? Co mi się podobały. My, Lumi, ogólnie mamy tylko 8 użyć. Zostało tylko 8 użyć tego lasera. To jest jedyna zła wiadomość, ale tych rud naprawdę tutaj jest sporo. Już masz dużo diamentów w ogóle? No,
Ja cię kręcę, normalnie jestem mega szczęśliwa. Wiesz co, teraz to ty powinieneś tak mi za to dziękować, bo gdyby nie, to ty byś no, nie miał nawet tego. No słuchaj, powiem ci, że się nie spodziewałem, że coś takiego istnieje. Także wiesz co, ja na razie sobie tutaj chyba już najlepsze rudy wykopałem. Wszystko co najbardziej wartościowe, lapis i redstone mi nie jest na razie potrzebny. Tam jeszcze widzę diamenty, ale ja nie mogę, ja już mam tyle tego lumi, że już mi się zaraz wiesz, nie być... Wiesz co, ja postanowiłam, że ja już muszę iść na zakupy. Już tak lecisz szybko? Tak, ja potrzebuję, bo mi wykupią te najładniejsze ubranka. Ty, ja normalnie tutaj mam, wiesz co, już 18 diaksów, pełno lapisu, pełno w ogóle emeraldów. Ja wiesz co, chyba będę dzisiaj normalnie z osadnikami handlował. Emeraldy będę normalnie im wciskał i sobie coś też coś kupię fajnego. Dobra, ja w sumie już tam najciekawsze rzeczy, o tutaj jeszcze diamenty, ja słuchaj też lecę już, także na razie Lumi, do zobaczenia, dobra, tutaj, także ty sobie wykopuj udanych zakupków. Ja sobie jeszcze pokopię, okej, dobra, ja słuchajcie lecę, jadę teraz tak naprawdę, wiecie co, do osadników i pohandlujemy, mamy trochę emeraldów, ostatnio ogólnie słuchajcie, mieliśmy dużo wspólnego z osadnikami, także jedziemy, ale w ogóle ten laser jest mega kozacki, wiecie co, aż mnie kusi, żeby się tutaj gdzieś po prostu zatrzymać i jeszcze raz po prostu użyć tego laserka. Wiecie co, sprawdzimy, czy rzeczywiście to działa, także wiecie co, znajdziemy sobie jakieś tutaj miejsce. Nie wiem, może tutaj na przykład na to drzewo użyję, także uwaga, sprawdzimy jak to zadziała. 3, 2, 1, bang! I strzeliśmy, ja nie mogę, widzicie? Teraz dużo szybciej dawaj, to działa. Dawaj to! Co? Oddawaj. Jak to? Jak to? Masz tutaj, weź sobie te rudy. Oddawaj mi ten laser, słyszysz? A skąd wiesz, że ja mam laser w ogóle, co? Haha, widziałem co masz. No słuchaj, ja zdobyłem ten laser, ale to jest mój laser, słuchaj, ty możesz zdobyć sobie te rudy w zamian za to. Nie, masz to oddać, słyszysz, bo policzysz się ze mną bardzo. Czemu, oddawaj czemu? W tej chwili, ale co ty masz za jakąś zbrojkę taką No mam taką zbrojkę, słuchaj, a co, nie możesz mnie pyrgnąć teraz, haha, a teraz weź spróbuj mnie. Hej, ty nie umiesz mnie trafić, ja jestem chyba niezniszczalny, słuchaj, patrzcie, jestem niezniszczalny, a może to dzięki temu, słuchajcie, weź mnie teraz spróbuj derzyć. Ej, jestem normalnie niezniszczalny i nie wiem, słuchaj, dzięki dawaj, czemu. Dawaj ten laser. Ale słuchaj, laser, teraz tobie nie przymusisz tutaj do tego. Ja sobie tutaj, ja nie mogę, masz słuchajcie. Masz mi w tej chwili oddać, bo inaczej pożałujesz. Zrobię coś złego po prostu ja, tobie, słuchajcie, niedobrego. Jestem niezniszczalny. Nie wiem w ogóle, jakim cudem to się stało, ale w ogóle ten człowiek nie jest mi w stanie zabrać ani jednego życia. I w ogóle ja ciebie też nie to mogę trafić. To cię zepchnę stąd. Zepchnę ej, co jest grane w ogóle, słuchaj. Dziwna sprawa. Ej, dobra, ja tutaj normalnie, ej, nie mogę nic wykopać. Ej, coś ty zrobił, słuchaj. Ja nie mogę nic w ogóle... nie zrobiłem. Coś się popsuło. Nic nie zrobiłem. No dobra, teraz oddawaj, mogę kopać. Oddawaj, słyszysz, nie będę tu stał tyle razy. Masz a niby czemu miałbym ci laser. Dać ten laser? Co, z jakiego oddawaj, powodu? Oddawaj, bo cię popchnę tu zaraz. Z bara cię wezmę i będziesz miał po prostu. Dawaj go. Słuchaj, bandziorku, ogólnie rzecz biorąc, ja tutaj nie zamierzam się z tobą w ogóle sprzeczać. Ty mi nic nie zrobisz, słuchaj. Nie możesz mnie nawet pyrnąć. Tak? Ja sobie tutaj nie będę tobą pewny? Głową zawracał. Idź sobie, dam wiesz co, do swoich ja normalnych... jedną rzecz. Moja cierpliwość się po prostu skończyła. Ej, oddawaj. Co jest? Jakim oddawaj cudem mnie teraz dziabnąłeś? Jakim mnie cudem dziabnąłeś, co? Oddawaj ten a ja laser. Też mam taki normalnie ten. Ja też mam taki w ogóle normalnie młot. Zaraz cię dziabnę normalnie, pokazać ci. Przestań. No? Przestań. I co? Oddawaj ten laser, słyszysz? Bo to się bardzo źle dla ciebie skończy. No nie, no moi ja... koledzy dobra, przyjdą. Ja tutaj sobie to kopię. Będziesz miał. Na. Oddawaj. Nic mi nie zrobisz. Dwa serduszka mi tylko zużywasz. Dwa serduszka. I dobra, tak? dobra, tak spokojnie. Dobra, puść go. Dobra, puść masz go. Ten laser, słuchaj, tylko weź mnie zostaw, daj mi ten mieczyk za to, oddawaj mi ten mieczyk, słuchaj. Nie dam ci i nie strzelaj nic. Tym dobra, laserem, słuchaj. Tutaj nie strzelaj, słuchaj, co ty, oszalałeś? Ej, to w ogóle ci nie zadziałało, słuchaj. Nie, dobra, stój, oddawaj ten laser, oddawaj ten laser, słuchaj, nie możesz tak tego robić. Ja nie mogę, i tak on ma ile jeszcze użyć, ten laser teraz ma jeszcze tylko z 5 użyć, ja nie mogę, oż ty bandziorku jeden. Idź stąd. Dobra, zostaw mnie. Wynocha. Dobra, 3 serduszka mam, idę już, spokojnie, uspokój się. Ale znaczy. Będę bogaty. Dobra, ja uciekam, słuchajcie, co to w ogóle było, widzieliście, normalnie jakiś bandzior mnie napadł i co on w ogóle ode mnie chciał? No chciał, wiadomo, pieniędzy i lasera, ten laser jeszcze ma 5 użyć i teoretycznie moglibyśmy go odzyskać. Co to jakaś baza jest?
Czy tu jest więcej tych bandziorów? Chyba, słuchajcie, trafiłem w niewłaściwe miejsce. Ich tutaj jest normalnie więcej i chyba to jest ich nowa baza. Ja sobie samemu teraz z nimi nie poradzę, bo jeden normalnie wziął jakiś dziwny, ogromny mieczyk i normalnie mnie trochę nastraszył. Ale dobra, uciekamy czym prędzej, słuchajcie. Ej, Lumi? Lumi, jak tam ci idzie? Kupiłaś zakupki, zrobiłaś sobie zakupki, no, kupiłaś coś? No, takie zakupy normalnie, jak nie wiem co, ale dałobyś jeszcze trochę tego lasera, bo wiesz, bo jeszcze więcej by słuchaj, mi się jest problem, Lumi. Normalnie bandzior mnie napadł, zużył dwa razy ten laser, zabrał mi go i on ma po pierwsze tylko 5 użyć ten laser, a po drugie normalnie bandziory go przejęły. Musimy normalnie bo im stawić czoła. Ja ci muszę coś powiedzieć. Co? Bo tam ja przeczytałam, że z tyłu na tej mapie było napisane, że ten, kto weźmie laser, to zostanie przeklęty, rozumiesz co? To? To co, że ja niby zostałem przeklęty? Chcesz mi powiedzieć, tak, bo ja to wziąłem, ale teraz nie jestem przeklęty, bo mają to normalnie przecież a te bandziory. A gdzie ty jesteś, a tu? Tutaj są, są wiem, te bandziory. No nie wiem, trzeba może odzyskać po prostu ten laser. Dobra, to chodź, idziemy normalnie. Ej, ty cwaniaku, gdzie jest ten ziomek wasz, co laser zabrał, co? Oddawać nasz gdzie laser. On jest? No, oddawać słuchaj, on miał zamaskowaną twarz, ten jeden bandzior, także chodź w ogóle zobaczymy, jak oni się tu urządzili. Ej, patrz ile oni mają tutaj ród, oni już wszystko przenoszą, tu pewnie sobie zespawnowali jeszcze więcej tego. Lumi, jak tam ci idzie, gdzie jesteś? Wszystko no, ja w porządku? Ja tu do środka weszłam tak po cichu. Dobra, no to dawaj, rozprawiamy, musimy się rozprawić z tymi bandziorkami, słuchaj, rozumiesz? Dawaj, gdzie jesteś? Dobra, tutaj jestem. Na górze tutaj może, jestem. Na górze, słuchaj, może dobra, oni są. Dobra, ja też idę i co? Tutaj czekaj, co tutaj jest? Widzisz coś? Jakiś laser jest? Widać tutaj pełno tylko tych bandziorów. Tu nie widzę laserka. Dobra, tutaj też. Ej, ile oni mają diaksów, Lumi, w skrzyniach? Ile oni mają diaksów? To jest niesamowite normalnie. Dobra, ja idę teraz jak coś na dół, idę dobra, na dół. Dobra. Ja nie mogę, widzicie całe skrzynki diaksów, ej wy, cwaniaki jedne, tak naprawdę to przesadziliście teraz, to w sumie oni, słuchajcie, musieli to gdzieś ukraść, tym laserem to nie wiem, on miał tylko 5 użyć, raczej by tego nie spesponowali. Teraz tutaj, zaczniemy patrzcie, tym schował laserem. Schował się ten bandzior, o nie widzę go, słuchajcie, on tam poszedł, schował się w ogóle ja za ten nie mogę. Pomnik Creepera. Co słyszę dobra, go dobra, tutaj sobie może tu ryby, co by tutaj zrobić? Dobra, to robimy co, on tutaj chce strzelić to, tym jeszcze? Ten budyneczek. Muszę go zatrzymać, słuchajcie. O nie, ja nie dobra, mogę strzelić tym laserem. Stój, masz pokażę. Tutaj tego nie spawnować, cwaniaku zobaczymy. Jeden. A, nie zadziałało dobra. Ci, nie zadziałało a, ci. A, zaraz może mi zadziała. O, tam poszedł, jeszcze na to drzewo. Ej, ja nie mogę, ła, we mnie strzeliłeś ty, cwaniaku, oddawaj ten laser. Oddawaj to, to ma tylko trzy użycia, nic słuchaj. Nie oddam żadnego zaraz laserka. Ci dziabnę. Stój, oddawaj to natychmiast. Rozkazuję ci, słuchaj, w tym momencie. Ale czemu ja mam ci dawaj to oddać, zabrałeś co? Mi to, to ma tylko trzy użycia. Oddawaj to natychmiast, rzucaj to, bo normalnie... O, oj, coś się ze mną dzieje, weź no mi, i masz tutaj, cwaniaku jeden. Dobra, słuchajcie, mam ten laser. Dobra, ej, on ma jeszcze 5 użyć. Czyli on, słuchajcie, jakim cudem to zespawnował? W ogóle tutaj zespawnował jeszcze dwie tutaj kolumny, słuchajcie. Nie mam zielonego pojęcia. Na szczęście jest jeszcze 5 użyć. Może oni mają, słuchajcie, więcej tych laserów ukradzionych z laboratorium, stąd mają tyle ród. Dobra, ja sobie to jeszcze zespawnuję, słuchajcie. Mam 5 użyć, także zużyję może to tutaj. Także tu strzelę w ten budyneczek. Hop. I co, zaraz się powinien tutaj zamienić. Raz, słuchajcie. Dwa, teraz obok tutaj. I trzy... I cztery. I słuchajcie, mam jeszcze ostatni tutaj. Ostatni normalnie strzał. Ja nie mogę, widzicie? O nie! 5! Słuchajcie! Ej, za piątym razem tutaj na razie nic się nie stało, słuchajcie. Normalnie piąty. To ja! Kim ty jesteś? Jestem duchem! Jakim duchem? Duchem! Ej, czemu ten jesteś laser duchem? Jest przeklęty. Ja go stworzyłem, ten laser. Teraz twoje życie będzie straszne. Co, jak to? Ale przecież on działa, ten laser. Dałem tutaj radę zdobyć dużo diamentów. No, a czemu ty mnie straszysz tutaj? Tam demony, które ciebie teraz musimy pokonać. Ej, dobra, szefie. Duszku, ogólnie przepraszam. Oddawaj go! Oddaję ci ten laser. Tego? Przepraszam bardzo, co ogólnie... Co z tego? Biorę teraz swoją wielką broń. Nie, nie wiedziałem ogólnie, że ten laser jest przeklęty i że nie można go używać. Przepraszam cię.